czwartek, 21 października. Wyruszamy w kierunku Góry Kościuszki, najwyższego szczytu w Australii. 2229 metrów. Jak się uda, to wejdziemy na sam szczyt, jak nie, to tylko podnóże tej góry. Chłopcy ruszyli na wschód w kierunku wybrzeża piękną drogą Alpine Highway, dzielącą Kościuszko National Park na północy i na południu Alpine National Park. Na początku tego odcinka stała tablica z napisem "Trasa wymarzona dla motocyklistów" i tak też było. Droga z Koryang do Bombali liczyła jedynie 280 km, ale chłopców czekały wijące się drogi wśród alpejskich widoków i niekończących się parków. Z Bombali do Edenu pozostało 100 km, z czego połowa trasy prowadziła przez szutry. Nieźle. Jechaliśmy, tam widać zaśnieżone góry. Może będziemy mieli okazję pojeździć na, niektórzy na snowboardzie, niektórzy na nartach, a niektórzy na sankach. Nie wiedziałem, że w Australii leży śnieg. Teraz już wiem. Jechaliśmy piękną drogą Kościuszko Road, oddzielającą dwa parki narodowe. Na północy mieliśmy Park Narodowy Kościuszki, na dole Alpejski Park Narodowy i faktycznie widoki były wspaniałe. Przemek, Adam, Jarek i Jacek nie mogli nacieszyć się z rewelacyjnie wyprofilowanej drogi z tysiącami zakrętów, która zapewniała niezapomniane przeżycia. Nie było przy niej żadnych miejscowości czy stacji benzynowych, a więc można powiedzieć, że był to odcinek wręcz wymarzony dla motocyklistów i niemalże tor wyścigowy w górach. Jak jechałem tutaj w górach, byłem pod wrażeniem jazdy Adasia Badziaka, który jechał bardzo krótko za motocyklem Przemka z Salety. Miałem właśnie możliwość obserwacji, jak to wygląda na przykład na torze, jak się jeździ bardzo blisko drugiego motocykla. Ja tak nie potrafię. Ja zachowuję odstęp i nie zbliżam się tak blisko motocykla, ale Adaś to robi perfekcyjnie. Stara zasada mówi, że na motocyklu trzeba być zawsze czujnym. Jarek przekonał się o tym, że dotyczy to także postoju. Chwila rozprężenia i domino poszło w ruch. Czego uważam, że bardzo brakuje w Polsce, ekologiczna energia. Woda spływająca z gór pod dużym ciśnieniem napędza turbiny, które dostarczają prąd pewnie tutaj do okolicznych, nie wiem, trudno to nazwać miejscowości, domostw na pewno. Wymagająca fizycznie trasa zmusiła podróżników do krótkiego odpoczynku. Idealnym miejscem był położony na wysokości 1580 metrów nad poziomem morza punkt widokowy Dead Horse Gap. Nazwa odnosiła się do martwych koni, które padły uwięzione w licznych szczelinach podczas niespodziewanych opadów śniegu. Chłopcy mogli podziwiać wspaniałe widoki Nowej Południowej Walii oraz Wiktorii. Thank you.
krajobraz jest zupełnie nie w Australii. Raczej Alpy, Zakopane. Dojechaliśmy do pięknej alpejskiej miejscowości, alpejskiej w przenośni i tak naprawdę też ona się nazywa tutaj alpejską, ponieważ to są alpejskie, australijskie góry wkoło Alpejski Park Narodowy. No tu mam zaprzyjaźnionego kruka. Przyleciał tutaj do mnie już wcześniej i teraz właśnie dostaje ode mnie pożywienie, ale bardzo ładny jest. Niestety cały resort jest praktycznie pusty, bo śnieg leży tylko na samym szczycie i prawdopodobnie, jeszcze nie wiemy, nie da się jeździć na nartach ani na snowboardzie. Natomiast czynne są letnie bobsleje i zaraz na nich sprawdzimy się, kto jest najszybszy. The fastest time is 118, that's going really fast. Is it dangerous? It can be very dangerous, yeah. If you're not paying attention and you don't apply the brakes in the right spots, you can come off the track. Więc ja będę skoncentrowany. Really simple. You just push down to go faster, pull back to stop. Okay, as you go around the corner here, keep pushing down. So keep pushing down on that. That's it, you'll feel a bump. That's just the cable picking you up. You ready? Zawsze marzyłem o tym, żeby zostać bobsleistą. No właściwie to chyba saneczkarzem, bo pojadę sam. Czuję, że nikt nie będzie odpuszczał. Już widzę, jak się Przemek na mnie sadzi. Będzie zemsta za wyścigi motocyklowe. Ja hamować nie będę. Dopiero na samym końcu. Wygram ten wyścig. Choć każdy prezentował inną technikę, czasy były prawie identyczne. Chłopcy dostali nagrodę pocieszenia w postaci kolejnego zjazdu gratis. Jesteśmy przy mapie, tutaj widać jest Góra Kościuszki, widać gdzie my jesteśmy. Okazuje się, że trzeba tam wejść na piechotę i motocyklem. Tego odcinka się nie da przejechać, w związku z tym jedziemy dalej. Po zjechaniu z górskich serpentyn przed chłopcami znów otworzyły się rozległe krajobrazy, które zmieniały się z każdym kilometrem. Przez ostatnie dwa dni podróżnicy mogli zasmakować alpejskich szlaków, amazońskiej dżungli czy bieszczadzkich pejzaży. Wszędzie tak samo, w Polsce też. Jak jest kawałek trochę wody, gdzie można oddać skoka i się kąpać, to dzieciaki się kąpią. Szczerze powiedziawszy, jestem pod wrażeniem dróg asfaltowych w Australii. Może nie są najszersze, czasem są wręcz bardzo wąskie, ale asfalt jest naprawdę super jakości i jedzie się motocyklem jak po stole. Podnóżek nie ma. Ale słuchajcie, nie jest dobrze, bo on jest zrobiony z drutów kolczastych. Nie krzyczka. O, w mordę. I w mordę, tylko w Pomóż. Fajnie, że wpadłeś do nas za Australię, musimy lecieć, na razie. Miasteczko Wambala jest motocyklowym miasteczkiem. Od 20 lat tutaj odbywają się zloty motocyklowe. Zresztą już na samym wjeździe do miasta widać, że
mile widziani są tutaj motocykliści i faktycznie tak też jest w całym mieście. Jak tylko się przyjeżdża, zupełnie inaczej się podchodzi do turystów, którzy przyjeżdżają na dwóch kółkach niż do tych na czterech. Kobieta w motelu od razu się zapytała, czy przyjeżdżamy tutaj z Phillip Island. Wjeżdżamy w tej chwili do centrum tego miasteczka, jak widać, nie jest to duże miasto. To jest główna ulica, która w zasadzie na kilkaset metrów się kończy, ale już widać na wystawach niektórych sklepów plakaty mówiące o tym, że za miesiąc czasu będzie tutaj właśnie zlot motocyklowy. Wjeżdża wtedy naprawdę wiele motocyklistów. Jest to miejsce fajne, ponieważ łączy wschodnie wybrzeże z górami, gdzie są piękne trasy dla motocyklistów. A tutaj jest nasz motel, w którym się zatrzymaliśmy. Ten pan tutaj to Przemek Saleta, który właśnie wyjechał z nami zwiedzać Australię. Szykuje się do następnego odcinka. Dzisiaj jedziemy nad morze. Jutro liczymy, że dotrzemy już nad morze do miasteczka Eden. Troszeczkę cofniemy się na południe, ale warto jest zobaczyć to miasteczko. Podobno jest tam muzeum wielorybów. Podobno jest też ławica wielorybów, która często w zatoczce koło tego miasta o tej porze roku powinna wpływać, migrować z północy w kierunku południowym, gdzie ocean jest chłodniejszy. Straszona, żeśmy jechali inną trudną trasą motocyklową. Zapomnieli o tej trasie, że jest jeszcze gorsza. Jestem z siebie bardzo dumny, że ją znalazłem, że zdecydowałem się, że tędy pojedziemy, bo naprawdę jeden z piękniejszych, trudniejszych, ale no, wspaniałych odcinków. Do Edenu. Czy to jest prawdziwe, to się zaraz okaże. Ale przede wszystkim dowiemy się o wieloryby, które podobno tutaj przypłynęły tak samo jak i my. One question. Can you record when we will be talking? Yes, of course. Thank you very much. So can you tell us where we can see the
The whales. There's two places. Whoops. This is where you are. Yeah. And if you come straight down the main street, okay. So that's the roundabout left. Okay. The Whale Museum is in here, and you come down the hill, right down and up to here. And see the lookout with the whale? That's one place where you might see them. No tutaj widzimy prawdziwego hardkorowca dla mnie. Mapa Australii, chyba chcę objechać całą i kompas. Tu jest człowiekowi niepotrzebny. Mówiliśmy coś na temat lusterka. Też ma z prawej strony, a jakże, czyli te ważniejsze lusterko, z lewej nie potrzebuje. No i oczywiście plaster, może jakaś wywrotka była wcześniej. To co u nas, tak samo się naprawia. On cały ekwipunek swój ma przy sobie. Dwa bidony. Jeden pewnie z jakimś piciem energetycznym, drugi z wodą. Też oplastrowana butelka od wody, żeby się nie grzała. No, prawdziwe wyzwanie. Na motorach chyba trochę łatwiej. A baterii. A okej. Light, torch. Przyjechała. Do elektronik dictionary. Okay. Yeah. All right. Okay. Spytaj się go, dużo kilometrów? How many kilometers you are doing on this bike? 4,000. 4,000. Yeah, in Australia. How long does it take you? 3 months. 3 months. Oh, really, really hard. Hard work, long way. Słynny Eden, który jest jednym z najładniejszych miasteczek na wschodnim wybrzeżu, kusił także wizją spotkania wielorybów migrujących z północy na południe. Na skałach, na obrzeżach miasta, wyznaczono w tym celu kilka punktów widokowych. Kiedy chłopcy przyjechali na miejsce, okazało się, że nie będzie tak łatwo. Ponadgodzinne wypatrywanie nie przyniosło rezultatu. Wszyscy pojechali więc do portu i popłynęli katamaranem na poszukiwanie wielorybów. Początkowo spotkaliśmy jednego wieloryba, który pokazał nam tylko grzbiet. Byliśmy troszeczkę zdegustowani, bo opowieści były, że niesamowite jakieś pokazy wieloryby robią dla ludzi, że można zobaczyć ich wyskakujących z wody. No ale tak jak mówię, pogoda jeszcze dodatkowo była słaba. Grzbiet wieloryba to nie było to, na co liczyliśmy. Ja już myślałem, że to już będzie wszystko, co zobaczyliśmy. Po przepłynięciu jeszcze 20 minut trafił nam się wieloryb artysta, który jak tylko zobaczył naszą łódź, zaczął po prostu pozować, wygłupiać się, wypływać na wierzch wody. Można było go w całej okazałości zobaczyć. No i wykonał z 50 skoków. Po drodze widzieliśmy, płynęliśmy, można powiedzieć, w stado delfinów. Też to są dziwne ssaki, bardzo przyjazne dla naszej łodzi. Zaczęły się wygłupiać, wpływać pod łódź, skakać, ścigać się z tą łodzią. No, kapitalnie to wyglądało, bo przy barierce, gdzie stałem, delfina widziałem właściwie pół metra ode mnie. Także no, byłem pod wrażeniem szybkości i sprawności tych ssaków. Rzeczywiście robi to wrażenie. Thank you.
dalej mokniemy w tym kierunku. Okazało się, że w Edenie mieszka pani Marzena z Polski. Nie trzeba mnie dwa razy namawiać. Ale tutaj, jak już kobieta jest totalnie zaniedbana, nieumalowana, w dresach i bardzo otyła, to się mówi, że to jest bush pig.